Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj, drodzy państwo, tytułowe pytanie: czy Rosja zaatakuje Polskę, czy Putin zaatakuje Polskę? Nie jest to niestety już pytanie abstrakcyjne. To jest pytanie, które sobie zadają ludzie. To jest pytanie, które, na które próbują szukać odpowiedzi. To jest też panika, którą próbują rozkręcać w Polsce rosyjskie trole. Mieliśmy do czynienia. Z wysypem fake newsów przez ostatnie dwa dni, czyli fałszywych informacji pokazujących rzekome triumfy wojsk rosyjskich, także ich okrucieństwo, także taki sposób na przestraszenie ludzi. To się wywodzi jeszcze z tradycji mongolskiej. Rosjanie przez ponad 200 lat byli pod butem, pod jarzmem. Mongolsko-tatarskim i przejęli sposób atakowania, funkcjonowania, prowadzenia wojny z tamtych terenów. I ten, tam psychologia odgrywała wielką rolę już w XIII wieku, gdzie zmuszano miasta do poddania się po prostu okrucieństwom. To znaczy, były dwie opcje: To można by się było poddać, wówczas wchodziła administracja. Imperium Jingis-Hana, potem jego następców i było git. Generalnie pozwalali nawet funkcjonować lokalnym władcom, natomiast jak ktoś stawiał opór, no to wyżynali wszystkich, a z tymi czaszkami jechali pod kolejne miasto w ten sposób, jakby pełniło to rolę ówczesnych mediów społecznościowych czyli przekazując informacje. Dziś e, po prostu okrucieństwo i możliwości e, Eksterminacyjne, też możliwości brutalnych ataków mają na cel wygrania wojny, zanim się ona rozpocznie, wygrania wojny w głowach, złamania oporu przeciwko temu, co robi Rosja i Władimir Putin, zanim dojdzie do konfliktu. Tytułowe pytanie: czy Rosja zaatakuje, więc odpowiedź jest, jeżeli chodzi o najbliższe lata, na pewno będzie taka opcja brana pod uwagę, na pewno Polska stanie się obiektem roszczeń, żądań. Ze strony rosyjskiej. Dlaczego Putin poszedł na konfrontację teraz? Wbrew pozorom, nie jest Putin żadnym szaleńcem. Jest to ostatni moment w historii rosyjskiego imperializmu, w historii rosyjskiego imperium, w którym Rosja może zawalczyć o to, żeby po prostu nie upaść pod własnym ciężarem. Rosja od przeszło 25 lat systematycznie traci liczbę obywateli. Dzisiaj jest to już poniżej 104 milionów. Pomimo tego, że zgarnęła prawie 2,6 miliona ludności Krymu, cały czas liczba ludności spada i będzie spadać. To nie jest po prostu. To nie jest, Rosja nie jest miejscem, w którym. To jest w ogóle też, akurat jest problemem. Zapaść demograficzna jest problemem ogólnie całego świata, ale w szczególności Rosji, gdzie po prostu. Które nie jest przyjaznym państwem, nie jest miejscem, w którym ludzie jak widać, po prostu mają ochotę zakładać rodziny i mieć dzieci. I e, po prostu, krótko mówiąc, e, to nie chodzi też tylko i wyłącznie o problem demogra... znaczy problem geriatryczny Putina, który ma 72 lata, oficjalnie 70, ale jak już wspominałem w jednym z filmów, faktycznie jest 2 lata starszy, ma 72 lata i to jest, chociaż jest w doskonałej formie fizycznej, to jednak te. Jego lata są, jak to, jak to się mówi tak żartobliwie, już bliżej jest niż dalej i, o tym się, i on o tym doskonale wie. On, Ludzie z Zachodu nie do końca rozumieją, że on nie walczy o kasę, on walczy, nie walczy o e, takie atrybuty bogactwa. On ma wszystko, czego w życiu człowiek może zapragnąć. Tyle pieniędzy, ile nie jest w stanie wybrać, wydać tyle kobiet, ile będzie chciał, takich jakie będzie chciał. Natomiast brakuje tego, czego mu brakuje, to miejsca w rosyjskiej historii. On umiejscawia siebie, tak chciałby być zapamiętany jako człowiek, który jest w jednym rzędzie z Piotrem, starym Piotrem I, który zbudował rosyjskie imperium, unowocześnił je. Katarzyną II, która, carycą Katarzyną II, likwidatorką państwa polskiego, która nauczyła, Niemką zresztą z która nauczyła Rosjan, jak się zarządza takim imperium, a także też spadkobiercą kolejnego rosyjskiego cara, chociaż nazywany był tylko Czerwonym Carem. Zresztą podobnie jak Putin. Putin jest nazywany prezydentem, a tak naprawdę jest kolejnym rosyjskim carem. Mówię o Józefie Stalinie to wszystko, ich wszystkich łączył taki jeden mianownik, to znaczy pod y, pretekstem e, zbierania ruskich ziem, e, u, u, uważa, znaczy tak w ten sposób definiowali rosyjski imperializm. No więc rosyjskie ziemie można zbierać e, pod Warszawą, pod Berlinem, a jak będzie okazja, to rosyjskie ziemie można też i pozbierać pod Paryżem. To nie ma, to nie, nie ma, nie ma tutaj żadnej, żadnego problemu z tym. To jest tak jak w słynnym dowcipie, z kim granicza Rosja. No, Rosja graniczy z kim chce. Jakie będą scenariusze? Otóż to nie jest tak, że to jest nowe, że to, co się teraz wydarzyło, było niezapowiedziane. To trochę jak w prozie o kronice zapowiadanej śmierci jest takie jedno opowiadanie Markeza opowiadające o człowieku. E, który wszyscy wiedzą, że on nie żyje, to znaczy w tym sensie, że on się pęta, jest na niego wydany wyrok śmierci, nikt mu o tym nie mówi. To właśnie kronika takiej zapowiedzianej śmierci. Wojna na tym terenie jest przewidywana od dawna. Jest przewidywana, to nie są żadne tajne dokumenty, jest na przykład dostępny w internecie jawny raport Andrew Krepniewicza, Jednego z czołowych amerykańskich analityków, który przewiduje, że teren Ukrainy i Polski będzie teatrem przyszłego konfliktu zbrojne, zbrojnego. Jest to starcie wynikające z faktu paradoksalnie rosnącej potęgi Chin i tego, że Ameryka nie jest w stanie na dzień dzisiejszy utrzymać swojego prymatu na świecie w sposób pokojowy. Amerykanie w tej chwili po prostu godzą się z tym, że no wchodzą w, na tereny w interesy innych państw. No i w tym momencie reakcja Putina w sojuszu z Chinami była reakcją, która była do przewidzenia. To oczywiście nie jest żadne usprawiedliwienie dla niego, natomiast on po prostu próbuje przywrócić dwudziestowieczny Sposób rozumienia wpływów, czyli, krótko mówiąc, raz na zawsze rozwiązać problem instalowania się Zachodu w Ukrainie. To znaczy, on nie dopuszcza żadnego prawa Ukraińców do tego, aby wybierali sobie sojusze, wybierali sobie instytucje, do których mają należeć. To jest po prostu z jego punktu widzenia część nawet nieprzyrodzonej strefy wpływu, bo to Polska jest przyrodzoną rosyjską strefą wpływu według Putina i jego okolitów, a Ukraina to w ogóle taka trochę zbuntowana część Rosji. I e, tak to takie, takie jest podejście. I teraz jakie będą następne scenariusze, które mogą wywołać tego. No jak się jak i il, czy jak, ile zajmie Putinowi uporanie się z Ukrainą, Ukrainą i Ukraińcami. No, miejmy nadzieję, że w ogóle mu się nie uda, ale że potrwa to jak najdłużej. Jeżeli przyjmiemy założenia potencjału demograficznego, gospodarczego, to możemy określić, że Putin tą wojnę wygra. No, pytanie jest, w jakim stylu i jakim nakładem środków, No bo chociażby kolejne inwazje na Afganistan pokazują, że nie jest to takie proste, żeby wygrać wojnę z narodem, który chce walczyć, niezależnie od tego, kto go najeżdża. I jakimi wartościami kierują się na najeźdźcy? W każdym razie, jakie mogą być następne scenariusze? No, oczywiście najbardziej zagrożone są państwa bałtyckie, szczególnie te, w których Rosja ma duże mniejszości, a tam są po prostu jeszcze z czasów Związku Sowieckiego. Bodajże najmniejsza mniejszość to jest na Litwie, gdzie jest to co dziesiątka osoba, jest Rosjaninem, czyli to jest bardzo pokaźny kapitał społeczny. 10%. W każdym razie możliwość wywierania nacisków i destabilizowania krajów bałtyckich jest ogromna. Putin jest w stanie tam przejąć nad tym kontrolę, bo z punktu widzenia strategicznego praktycznie nie ma żadnej możliwości skutecznej obrony państw bałtyckich. I to jest właśnie tutaj ten scenariusz. W 2016 roku i na początku 2017 rozegrano dwie gry e, wojenne. E, to z 2016 pod astjami Fundacji Potomac. E, ta z 2017 była rozegrana na Stadionie Narodowym. W obu wypadkach scenariusz był taki sam. To znaczy zakładał atak rosyjski na państwa bałtyckie, następnie reakcję NATO, reprezentowanej tutaj w większości operacyjnie przez wojsko polskie. No i tutaj obie gry skończyły się jednakowo, to znaczy w sposób zadziwiający strona polska dosyć dobrze poradziła sobie z zarządzaniem, ale, czyli też pokazane są problemy, z którymi się. Boryka, bo strona polska nie może przyjść skutecznie z pomocą Litwie ani krajom bałtyckim, może natomiast naruszając e, terytorium e, Białorusi, uderzyć na linie komunikacyjne rosyjskie w kierunku Smoleńskim. W tym momencie. Rzeczywiście zaczynają się problemy, natomiast w tym momencie zaczyna się trzecia wojna światowa. Obie gry skończyły się w momencie, w którym grający stroną rosyjską po prostu użyli broni atomowej celem deeskalacji. Czyli polskie sukcesy militarne zostały zakończone w momencie przyciśnięcia guzika. I to przyciśnięcie guzika atomowego jest właśnie tym, co jest tutaj na stole, w momencie, w którym się rozpocznie prawdziwa wojna. I to jest to, co Putin i Rosjanie będą chcieli uświadomić. Stronie przeciwnej, że w momencie, w którym się poczują zagrożeni, to po prostu wezmą i rozrzucą bierki i e, przystąpią do tego. To jest zresztą napisane wprost w tak zwanej nowej doktrynie wojennej, e, napisanej, opublikowanej, podpisanej, zaakceptowanej przez Władimira Putina, która wprost mówi o tym, że Rosja ma w papierze, w, w pakiecie uderzenie deeskalacyjne czyli krótko mówiąc, jak ktoś nam będzie za bardzo podskakiwał, to nie go za tomówki i mamy problem z głowy. No i teraz pytanie, takie, co w takiej sytuacji robić? No, no to jest takie powiedzenie, że jeśli się boisz, to jesteś niewolnikiem. To znaczy, jeżeli zachowanie Rosjan ma nas przekonać do tego, że mamy siedzieć cicho, płacić haracz i wykonywać wszystko, co oni robią, bo inaczej nas walną, no to ta takie rzeczy to zawsze można robić. No tutaj jest... Problem jest zawsze, że przy stole stoi... Siedzi kilka osób. No i pytanie jest takie, czy... Wszyscy chcą żyć w świecie, w którym jest szaleniec z guzikiem atomowym. I czy w Rosji ma on takie poparcie, że wszyscy będą chcieli żyć w Maxie 2 lub 3, tylko dlatego, że jeden człowiek, jak mu się po prostu nie zgodzi, gra. No więc ta sytuacja jest otwarta. No, świat nie do końca jest gotowy na to, i na to liczy Putin. Grając tą swoją ostrą grę, licytując bardzo wysoko, liczy na zarządzanie strachem. To znaczy, liczy na to, że w obliczu po prostu tego, że to, taka, to jest taka bardziej dorosła gra, wersja gry w tchórza, chicken po angielsku, to w latach 40-50 właśnie polegało na tym, że się jechało na przeciwko siebie i ten, który zjechał pierwszy, żeby uniknąć zderzenia i ocalić życie, to ten przegrywał. No więc Putin chce pokazać, że Rosja jest gotowa na, na wszystko. No więc i na tej bazie chcę po prostu wymusić ustępstwa i pokazać, że jest w stanie po prostu walczyć do upadłego i że jest gotów rozpętać trzecią wojnę światową w obronie interesów rosyjskiego imperializmu i mając te 7700 głowic nuklearnych jest w stanie po prostu zrobić z tego użytek. Drodzy Państwo, no, co, co to oznacza? To oznacza, że... Najbliższe lata będą bardzo nerwowe, natomiast nie jest to powodem, żeby latać na stację benzynową, e, wykupywać paliwo albo e, wybierać pieniądze z bankomatu, bo, drodzy Państwo, jeżeli jakieś czarne scenariusze się ziszczą, to, te pie, to, 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 to ani paliwo, ani pieniądze z bankomatu nie będą do niczego potrzebne. Natomiast e, trzeba też po prostu pamiętać, że Działania drugiej strony opierają się przede wszystkim na zastraszeniu i pokonaniu przeciwnika, zanim dojdzie do faktycznej wojny. I tutaj jest tego. Po prostu nie należy lekceważyć przeciwnika należy mieć w pamięci to, że on może zaatakować należy się psychicznie przygotować na to, że być może trzeba będzie walczyć, jeżeli człowiek jest na to gotowy. Najlepiej było widać w odpowiedzi Finlandii, która na aluzję do tego, że jeżeli Finlandia albo Szwecja wstąpi do na to się musi liczyć z konsekwencjami. Odpowiedzieli takimi obrazkami Białym Śniegu, żeby sobie Rosjanie poszukali fińskich saperów. Bo Finowie w 1939 roku formalnie przegrali wojnę, stracili 10% terytorium, natomiast e, odesłali do piachu e, kilkaset tysięcy, trudno tutaj powiedzieć ile, ale ogromnej ilości rosyjskich żołnierzy, właśnie po prostu broniąc się e, snajperami świetnie zorientowanymi w terenie. Drodzy Państwo. Mam nadzieję, że chociaż temat trudny, że się podobało. Proszę o subskrypcję kanału, łapkę do góry, udostępnienie jak najszerzej. A wszystkich z Państwa zapraszam na portal 224.pl, gdzie staramy się umieszczać najciekawsze informacje, także te dotyczące konfliktów.